Oczywiście. Do stolika kawowego zasiadamy po obiedzie i mamy oczywiście do dyspozycji zarówno napoje typu kawa, herbata, jak i napoje mocniejsze, czyli w różnej postaci alkohole. Jeśli chodzi o panią, pani sobie zamówiła małą kawkę, mokka względnie espresso, do której doskonale pasuje likier. W przypadku pana mamy do czynienia również z kawą w nieco większej porcji, stąd większa filiżanka i fantastycznie się z kawą komponuje lampka koniaku, którą możemy zdegustować jeszcze przed konsumpcją. Dla tych, którzy kawy nie piją, jest możliwość podania herbaty. Służy do tego duża filiżanka na większym spodku, na większym talerzyku. Jeśli chodzi o pozostałe trunki, których nie serwuje się przy stole biesiadnym, to wygląda to następująco. Pani Marto, poproszę. To jest kieliszek, do którego możemy nalać martini. Oczywiście do tego jeszcze będzie oliwka nadziana na wykałaczkę. Po to tylko, żebyśmy mogli swobodnie tąże oliwkę sobie zjeść. I wyciągając ją z kieliszka poprzez właśnie tą wykałaczkę. Kolejny kieliszek to kieliszek do szampana, tak zwana szampanówka. Wyjątkowo wąski, smukły, wysoki, dlatego że chronimy bąbelki przed intensywnym opuszczaniem tego drogocennego płynu. Wysoka nóżka. Są szkoły, które zalecają, aby jeszcze przed nalaniem szampana kieliszki schłodzić, wtedy dłużej utrzymywana jest właściwa temperatura tego trunku. No i na końcu mamy tak zwany pokal. Jest to kieliszek, który napełniamy piwem i z którego bardzo dobrze smakuje według znawców zagadnienia piwo. Co do mocniejszych już trunków, tym razem po prawej mamy, panie Krzysztofie, proszę zademonstrować, szklanka o dość dużym przekroju z grubym dnem. To jest szklanka do whisky. Uzupełniamy dla tych, którzy lubią whisky z lodem, kostkami lodu. Kolejna szklanka to jest szklanka na gin z tonikiem. I tą wisienką na torcie będzie oczywiście lemonka, którą koniecznie musimy szklankę jeszcze uzupełnić. To tyle. Dziękuję bardzo. Jak powinna siedzieć kobieta, aby zwracała swoją uwagę elegancją? W dosłownym tego słowa znaczeniu. Nogi blisko siebie, równolegle utrzymane, można je przechylić właśnie albo w lewo, albo w prawo. Tak, kiedy kobieta chce założyć nogę na nogę, musi również pamiętać o zachowaniu równoległości nogi lewej z nogą prawą. Dziękuję. Mężczyźni mają większą swobodę, jeśli chodzi o siedzenie, gdzie muszą się eksponować. Nogi oparte, stopy, przepraszam, oparte o obydwie, o podłoże. Miary blisko kolana, ręce ułożone swobodnie na udach, tak jak widzimy. Dopuszczalne jest skrzyżowanie w okolicy kostki
stóp, prawa do lewej lub odwrotnie, lewa do prawej. Możemy sobie zamiennie te pozycje zmieniać. No i oczywiście można też założyć nogę na nogę, ale bez specjalnej swobody, tak jak to widzimy tutaj. Dziękuję bardzo.